No właśnie, już to mnie przerażę. W imieniu wypływamy z basenu portowego numer 1. Tam był kiedyś basen budowlany. I ten basen w tej chwili no, stał się takim basenem turystycznym, ponieważ generalnie jest za krótki, żeby no, taki transport przemysłowy tutaj mógł funkcjonować. Z głębokości około 1 metra na tym basenie. Dlatego też no, jesteśmy tylko my. No i tutaj po lewej stronie to są właśnie te trzciny, gdzie nasze gąski miały gniazdko. Także jak widzicie, to port mi nie przeszkadzał za bardzo. Może je tu gdzieś jeszcze spotkamy. Chyba, że tylko wpadły tak przywitać się. A tutaj po prawej stronie, po prawej nurcie basen portowy numer 2. Węglowy, zresztą widać hołdy węgla. Dwa żurawie portowe. Długość tego basenu portowego to jest prawie 700 metrów. Także jesteśmy największym portem śródlądowym w Polsce. Mamy dwa takie właśnie wielkie basenu. I po prawej stronie zobaczcie, taka jest tabliczka z numerem 40 po prawej stronie. Widać? Widać. To jest 40 km kanału Mielickiego. Tyle ma właśnie nasz kanał, nie licząc basenu portowego, czyli stąd do Odry, do miejsca, gdzie właśnie kanał się zaczyna na Odrze, mamy 40 km. I co kilometr będziecie taką tabliczkę mogli zobaczyć, która nas będzie informowała właśnie, ile jeszcze zostało do końca czy do początku naszego kanału. I po prawej stronie zobaczcie, to są fragmenty starego nabrzeża, gdzie ładowano małe fiaty na barkę. To właśnie dalby takie zarówniałe. Po tej belce bożonej wjeżdżały fiaciki. 30 sztuk mieściło się na takiej barce. No i stąd odbywały się rejsy do Hamburga, do Amsterdamu, do Berlina. Oczywiście można było w zasadzie całą Europę stąd zwiedzić właśnie drogą wodną. Te zardzewiałe słupy, które widzicie, to są dalby. One służą do sumowania barek. Barki, które tutaj licznie przypływały dawniej, po prostu sobie sumowały przy tych dalbach, oczekując na swoją kolej, tam na załadunek, rozładunek w porcie, ewentualnie na śluzowanie. Tu mamy jeszcze taki jeden basen portowy, basen numer 3. To jest niedokończony basen paliwowy. Ten basen, budowa tego basenu jest nierozerwalnie związana z budową. Pewnie większość z Państwa nie wie, że mieliśmy mieć w Kędzierzynie. No, gdyby budowa doszła do skutku, do końca, byłaby to największa petrochemia, właśnie rafineria w Polsce. Ale podobnie jak kanał, budowali to Niemcy. W związku z tym w latach 40. pod koniec wojny została zbombardowana przez aliantów. No i
nie mamy rafinerii i basen portowy też nie jest już nam do niczego potrzebny. W związku z powyższym został niedokończony. Jeszcze wiemy już, że basen, że nasz kanał ma 40 km długości. To jeszcze musicie znać jeden parametr, mianowicie różnica poziomów między Gliwicami a Koźlem, tam gdzie kanał dotyka Odry, wynosi 43 metry. Nie możemy sobie opuścić takiej równi pochyłej, bo ona nam po prostu ucieknie. Dlatego też wybudowano 6 stopni wodnych, które podnoszą nas albo opuszczają o jakiś tam zakres wysokości, tak żeby w sumie można było te 43 metry pokonać. I w tej chwili zbliżamy się do śluzy Łabędy. Śluza Łabędy właśnie pełni taką podwójną funkcję. Po pierwsze spiętrza nam tą wodę, przytrzymuje, żeby nie uciekła, a po drugie pełni rolę windy dla statków. I za chwilę opadniemy o 4 metry, czyli 20 cm. Taka jest wysokość śluzy Łabędy, 4 metry 20. Za chwilę będziemy ją pokonywać. Także ja już zostawiam Państwa sam na sam ze śluzą. Jeżeli płyniemy sobie do komory, no to patrząc za siebie, za rupę, zobaczycie, jak się zamykają takie wielkie wrota. No i zostaniemy uwięzieni, można powiedzieć, w wannie, z której panowie po prostu otworzą, wyciągną korek, właściwie 4 takie korki. To też można zaobserwować, na wrotach śluzy są po 2 takie siłowniki, które podnoszą klapki. I śluzowanie się zacznie, kiedy te siłowniki zostaną podniesione, klapy się otworzą i woda nam zleci. Zgodnie z zasadą naczyń połączonych do tej sekcji, która jest poniżej, czyli tak jak wspomniałem, 4 metry 20 cm. Może będzie jakieś 3.
Słuchajcie, to jest las na rzece Kłodnicy, które właśnie nasze miasto chroni przed powodzią. W mieście przyspiesza i dzięki temu nie wylewa się na ulicę. I tutaj po lewej stronie, po lewej górce, widzicie Państwo taką typową barkę, właśnie przycumowaną do dalby, do tych właśnie słupów, o których wam mówiłem, to są dalby. No i właśnie do tego służą te słupy, które widzieliśmy wcześniej. Taka barka, typowa barka właśnie, która tutaj pływa na kanale, na Odrze, może wozić węgiel, piasek, żmigno, co tam sobie włożycie, albo jakieś ogromne nadgabaryty, które drogą no, wymagają wielkich, że tak powiem, stwarzają problemy, bo trzeba i znaki odkręcać drogowe, jakieś wysepki, ronda, żeby taki nadgabaryt mógł przejechać szosą, no to barką może bezproblemowo, bo to dla barki nie jest żaden nadgabaryt. Jeszcze zadam Państwu taką zagadkę, tutaj jest mniejsza barka, a za chwilkę po prawej burcie zobaczycie na obrotnicy, to jest takie poszerzenie kanału, gdzie barki mogą sobie zawracać, właściwie zestawy barka plus patrz, bo to nie jest kompleks, to jest sama przyczepka, że tak powiem, jeszcze do tego jest potrzebny właśnie patrz, czyli ta jednostka napędowa, która dopina się do burty, do rufy tego. Rufa to wiadomo, gdzie jest, tak ma 4 litery, więc łatwo skojarzyć. Więc tutaj widzimy właśnie barkę, która ma trochę większą ładowność od tamtej. Jak myślicie, ile można tą załadować na taką barkę? Ciekawe, czy ktoś tam jest w stanie oszacować. Dobra, możecie się z tą pomylić. No i tu 400, bardzo dobra odpowiedź, trafił tam idealnie. Ta mała barka to była odpowiedź, co minęliśmy, to była 400, a ta to jest 500, czyli zmieścił się tam idealnie w granicy błędu. Chyba, że pan myślał o tej mniejszej, no to wtedy strzał w dziesiątkę. Na pewno pan myślał o tej mniejszej. Tak więc tych dalb, jak zauważyliście, do cumowania barek było bardzo dużo, dlatego że Niemcy, budując ten kanał, zaprojektowali go na przepuszczenie 120 śluzowań na dobę. On był oświetlony przez całą drogę, całe 40 km towarzyszyły kiedyś tutaj nam latarnie, które już w latach 70. nie świeciły. Wtedy żegluga odbywała się tylko od 6 rano do 22. Co ciekawe, też było po ciemku, ale teoretycznie w nocy żeglugi nie było. No więc z
120 śluzowań powodowały, że nie było kolejki się do śluzowania. A tak w ogóle to jest drugi kanał, który mamy tutaj na naszym ziemi. Pierwszy to był kanał Krownicki, który powstał w roku 18. Natomiast kanał Krownicki to jest jednoosobowa gabinetowa decyzja Adolfa Hitlera w roku 33, we wrześniu, zaraz po tym jak doszedł do władzy, zdecydował, że zamiast starego kanału Krownickiego będzie wybudowany nowy kanał właśnie ten, który budujemy. Dzisiaj nazywa się Krownicki, a w grudniu 1939 roku przyjechał na otwarcie Rudolf Hess. No i nazwał go Adolf Hitler Kanał, tak słabo nazywa. Dzisiaj nazywa się Krownicki, tak przypomnę. I po prawej stronie teraz będziemy mijać grupę Lawendy. To jest cel naszych romantycznych wypraw do jednorodzinnych. Tutaj za chwilkę byśmy zawracali, ale wy się ze mną dłużej połączycie. I sobie miniemy grupę i miniemy dalej. Grupa Lawendy powstała w 1846 roku. Inglicanie może kojarzą rodzinę Caro. Mamy willę Caro, która jest w muzeum w tej chwili. No więc rodzina Caro wybudowała tą kupę i wybudowała sobie willę Caro w centrum miasta po to, żeby tam właśnie urzędować. Siedziba dyrekcji kupy Lawendy była właśnie w willi Caro. Ale tutaj nie nazywała się Lawendy, tylko miała bardziej właśnie romantyczną nazwę. Hermina. Od kobiety dwóch panów, którzy ją wybudowali. Dla jednego to była żona, a dla drugiego mama. Tak więc Hermina funkcjonowała sobie fajnie do lat 30. XX wieku, kiedy to Hitler doszedł do władzy. No i wtedy Żydzi nie mogli być właścicielami takiego zakładu jak właśnie Hita. Był za duży i za bardzo mu to przeszkadzało. Więc im go zabrał, przepędził. Willę Caro udało się sprzedać innemu magnatowi przemysłowemu, hrabiemu Balestremowi, tego od pałacu w Płatnowicach. No i Balestrem prawdopodobnie nie zrobił tego z powodu właśnie z powodów biznesowych, tylko po prostu chciał pomóc znajomym i przyjaciołom, nie wiem jak daleko tam się przyjaźnili. I odkupił od nich tą willę. W zasadzie nic z nią nie zrobił, oprócz tego, że dobudował pierwsze piętro i już w 1939 roku przeznaczył ją na muzeum. Także to nie, powiedzmy, nasza władza ludowa stwierdziła, że przejęła jakiś tam budynek i zrobiła tam muzeum, tylko właśnie, tak jak wspomniałem, już przed wojną Niemcy też budynku muzeum. Natomiast co się stało z kupą? Kupę przebranżowiono na fabrykę amunicji. A ponieważ właścicielem stał się Hermann Göring, to więc zrobiono się naciski przeciwlotnicze, działka przeciwlotnicze. I teraz słuchajcie, otrzemy się o kawał historii światowej. Robiono tu także korpusy rakiet typu K1, K2. Właśnie w tej hucie, w tej fabryce, powstawały te korpusy, zważywszy na to, że logistycznie było to bardzo proste dostarczenie ich do Peniewinde, bo wystarczyło załadować tutaj właśnie tym nabrzeżem na barkę, zawieźć do Szczecina, potem przez Zalew Szczeciński do Peniewinde na wyspie Uzna. Tam właśnie była montownia i wyrzutnia rakiet K1, K2.
Alianci nigdy się o tym nie dowiedzieli, nie zbombardowali tych zakładów, za to zrobili prezent Rosjanom. Armia Czerwona, kiedy weszła w marcu 1945 roku, to po prostu oczka im się tak zaświeciły, że do listopada siedzieli w tych zakładach i nie wpuścili żadnego Polaka do środka. Dopiero można było wejść, kiedy już wywieźli wszystko do ostatniej śrubki. Także w ogóle zastanawiano się, czy tu w ogóle jakąś produkcję uruchamiać, czy nie uruchamiać. W końcu Huta Pokój przyszła w Sukus z Rudy Śląskiej i to właśnie pierwsi inżynierowie pochodzili z Huty Pokój i oni dostarczyli pierwsze urządzenia hutnicze. Teraz Huta produkuje pobudowy górnicze, czyli te stalowe stropy podpierające chodniki w górnicy tam sobie fundują. No i obok tutaj mamy taki zakład, który się nazywa Bumar Łabędy. I ten Bumar znany jest troszkę. Był to taki pan z nami na pokładzie, który jako bumarze wspomniałem, to się bardzo ożywił. No i zaczął nam opowiadać, dałem mu mikrofon i opowiedział tak, bo on tu całe życie przepracował, no i mieli bardzo dobrze, bo świetnie zarabiali, nawet za komuny to mieli taki sklep, gdzie można było i składaka sobie kupić, i szynkę, cukier, nie trzeba było stać w tych kolejkach i zdobywać, ale za to nie mogli wyjeżdżać za granicę. No i jeszcze drugi taki problem, może mniejszy, ale męczący, że wszyscy ich zawsze pytali, ale powiedz, ale tak naprawdę, co my tu naprawdę produkujecie, ale tak naprawdę. No to oni się już dogadali się z kolegami i ustalili jedną wspólną odpowiedź. Wiesz, tak naprawdę, ale to naprawdę, to my tu produkujemy wózki dziecięce, tylko za każdym razem nam z tego czołgu wychodzi. Tu wpływamy do krainy bobrów. Jak tam zwrócicie uwagę na prawy brzeg, to już tam były pierwsze właśnie takie drzewa zwalone. Tu są drzewa pogryzione właśnie przez te szkodniki bogatego. I za chwilkę zobaczycie właśnie więcej prac bobrów. Jest taka anegdotka, krąży tu wśród wodniaków, że w tym roku, jak i w poprzednich latach, bobry wykonały więcej prac na kanale niż pracownicy Wód Polskich. To też jest dzieło bobrów. Czasami nam się uda takiego tutaj spotkać, ale to z reguły jak pływamy na tych czwartkowych, piątkowych, wieczornych rejsach, to wtedy właśnie tak już tak zmieszka, bo te bobry tak mniej się czają i tutaj sobie gdzieś przyłapujemy, jak płynie taki żabkę sobie, a potem przechodzi w żabkę krytą, jak to jest żabkarza i zawsze ląduje gdzieś tam w trzcinach. A coś czasami też widzieliśmy, jak sobie wstały dwa tam na brzegu i w ogóle nic sobie nie robiło z nas. Także z nimi bywa różnie. Jeżeli będziecie sobie teraz wypatrywać prawy, lewy brzeg, to jest jakaś szansa, że może czaplę siwą zobaczycie Państwo. To jest taki ptak podobny do bociana. To taki śląski bocian, bo ma już wyblakłe dziurki, przyszarzałe kurka. Już nie ma żadnych białych, tylko takie szare. To jest czapla siwa. I ta czapla ma również swoje gniazda koło kormoranów. Tam, gdzie będziemy płynąć, to i kormorany, i czaple, one sobie gniazdują blisko siebie, jakoś tam się nie kłócą ze sobą. Na razie to te same papuszki, ale też myślę, że jakaś czapla się trafi. Dobra, to na razie Was zostawiam tutaj, ale nie cieszcie się, bo jeszcze wrócę.
Tu jest taka zatoczka, właśnie z tej strony jest bardzo dużo komorowów, od strony kanału no troszkę mniej. Generalnie one sobie raz z jednej, raz z drugiej strony siedzą. Ostatnio wolą stamtąd. Ja bym wam w ogóle otworzył dach, żebyście tam... Wczoraj na przykład tutaj sobie latał orzełbielnik. I on tutaj się steruje tym kormoranami, to jest łatwo zdobyć rybę, jak ja mówił. Ale wśród kormoranów budzi strach. Natomiast w środku za dzierżnią, między dzierżnią i kłodnicą mamy śluzy, które mają średnio 6,5 metra wysokości i wyglądają tak jak nasza łabędzka, tyle że są troszeczkę wyższe. O, to odmachamy pani, to nam fajnie pomachało. No i awantport znowu wyposażony, jak widać, w belby do cynowania barek. I tu mamy taki zestaw właśnie pchany, jak widzicie, barka, zwana potocznie pontonem. To jest ponton, na którym stoi sobie jakaś koparka i wykonuje takie prace, które z lędu byłyby niemożliwe z powodu zasięgu do zrobienia. No i pchacz typu łoś, który tutaj widzicie. Łoś jest również takim pchaczem, który może pełnić funkcję lodołamacza, bo ma taką konstrukcję dzioba. To jest jeden z mniejszych pchaczy, jaki możemy, no chyba jeden z najmniejszych generalnie, jakie możemy spotkać. Na licencji radzieckiej. Tutaj muszę wam powiedzieć, że jest fajny silnik, dwusuwowy diesel w środku. Wody brać nie udaje. Tak więc zawracamy sobie przed śluzą. Śluza dzierżna odegrała taką dosyć istotną rolę w dziejach kanału dwa razy. Po raz pierwszy właśnie tu podobno następowało otwarcie uroczyste. No i po zalaniu wodą okazało się, że ta śluza nie wytrzymała, rozleciała się. Była tu katastrofa budowlana, dlatego też kanał Nielicki nie został otwarty faktycznie w tym 1939 roku w grudniu, tylko dopiero ruch już bez takiej pompy rozpoczął się od wiosny 1941 roku. Cały rok zajął remont tej śluzy, naprawienie jej. Ta śluza, jak niektórzy mówią, stoi na słoninie. Ja nie wiem, czy spotkaliście się z takim określeniem, bo tutaj kiedyś był taki górnik z kopalni Szczygłowice, no i on tak wypchnął, no Szczygłowice też stoją na słoninie. No i się okazało, że większość szybów kopalnianych też jest obłożona słoniną. O co chodzi? Tu chodziło o po prostu chodziło o ruchome piaski, kurzawkę tak zwaną, tak. Jak będziecie kiedyś nad morzem, no pewnie już to robiliście, jak będziecie kopać sobie dołek, no to po pewnym czasie pojawi wam się woda, prawda, w tym dołku na plaży. No i to są właśnie, to jest ta kurzawka tak zwana, czyli zalewa pojawienie się wód gruntowych. No i wtedy nie było jeszcze jakichś technik budowlanych, specjalizowanych, mrożenia, jakiejś chemii i tak dalej. Nawet folii jeszcze wtedy nie należało, pamiętajmy. No ale była słonina. I zamiast wyłożyć folią, to wykładano ściany takiego wykopu słoniną, pompowano wodę, kopano, obkładano słoniną, aż do skutku. Jak już mieli
zadaną głębokość, no to wtedy właśnie lano na tą słoninę beton, czyli ta słonina tam jeszcze jest. W jakim stanie to nie powinien chciał spróbować, ale ona tam gdzieś jeszcze pod spodem leży. Tak więc była to taka klasyczna metoda właśnie w górnictwie, bardzo dobrze znana jeszcze, bo teraz starsi górnicy to znają ją i nie jest to nic dziwnego. Tak więc niektórzy jeszcze mówią, że kanał stoi na słoninie, ale to nie jest prawda, to w to już nie wierzcie, bo ile świn musiałoby życie oddać, żeby taki kanał wyścielić słoniną, to w ogóle w głowie się nie mieści. Kanał jest uszczelniony faktycznie, ale gliną. Tutaj jest warstwa gliny po to, żeby zapobiegać właśnie wyciekowi, uciekaniu wody. Dlatego też na całych kanalach obowiązuje zakaz rozwiczenia. Przeszedł po wyjeździe.
biorą i zapomnę do
40 miejsca dzieci. W jakiej w telewizji będę? Nie, żadnej. Trwam, nie? To trwam.
Rydzyko. Co? U Rydzyko, w czoło. A, to tam. Same stare ludzie były do wizji. Lepsze jak tamte? Nie, nie, tam to było lepsze. Dobra, się nie przyzwyczaję. No, ja bardziej zarężam. Nie, tam to było lepsze. Nie, jeszcze nie wiem. To jest bardziej dobra. Teraz. No, ale fajne. No, rzeźkie, nie? Dobra, ale bardziej zarężamy. No, ale to jest 4%. Ja wiem, czy mam 4-7. No ja nie jestem chory, chorób nie roznoszę, bo to jest bardzo chory. Może nie wyraźnie. No, startujemy. Już port widać. Thank you.
Tak, nie. No, 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 nie. No